innych. I dopóki do tego w tym zakresie się nie porozumiemy, o terminach trudno jest w ogóle rozmawiać. Dobrze. Bardzo dziękuję za właściwie odpowiedź, a w zasadzie polemikę. I odpowiedź na pytanie pani radnej Wiesławy Sztaby. Bardzo proszę. Pani radna pytała się o konferencję w zakresie dorzecza rzeki Wełny. Otóż rzeka Wełna ma być jednym z elementów wielkiej pętli, mówiąc inaczej, chodzi o odróżnienie dróg i kanałów wodnych, które umożliwiałyby wykorzystanie tej rzeki do spływów kajakowych, do turystyki wodnej, w tak szerokim rozumieniu tego słowa. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Rozumiem, że tym samym wyczerpaliśmy zasób pytań do punktu 4, którym było sprawozdanie prezydenta miasta. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. To punkt 5, czyli druk 146. Proszę Państwa, to projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Rekreacji Wodnej Aquapil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile. I kilka słów do projektu uchwały, panie prezydencie. Pan dyrektor Kopeć, proszę bardzo. Bardzo proszę. Przepraszam za zamieszanie. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Aquapil realizuje kilka celi. Chciałbym powiedzieć o trzech zasadniczych. Jest to poszerzenie oferty usług, która to droga jest zasadnicza, jeśli chodzi o wzmacnianie i pozycję rynkową spółki, ale rozszerzenie oferty, jeśli chodzi o usługi, było wynikiem badań przeprowadzonych przez zarząd naszego rynku. Oczekiwanie na siłownię, o której mówimy, typu cardio, jest duże. Po drugie, jest to wykorzystanie nieczynnych powierzchni, które generują koszty w obiekcie, a jednocześnie nie przynoszą w chwili obecnej przychodów i przy stosunkowo niedużych kosztach eksploatacyjnych będziemy w tym zakresie, opierając się na prognozie finansowej przedstawionej przez zarząd, mogli mówić o zwiększaniu przychodów, na czym tak bardzo zależy nam, jeśli chodzi o pozycję w spółce. No i po trzecie, stopniowo wzmacniamy kapitałowo, po raz kolejny właściciel wzmacnia kapitałowo spółkę. Na dzisiaj kapitały zakładowe przekroczą 1 000 000 zł. No i to jest kolejny ruch, który pozwala również na zewnętrzny finansowy obraz spółki, na poprawienie tego obrazu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Bardzo proszę o opinię przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Piły do projektu uchwały. Pan przewodniczący Lucjan Szutkowski, Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta, proszę. Uczestniczący w posiedzeniu komisji radni zaopiniowali projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję uprzejmie. Pan przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki, Komisja Spraw Społecznych. Jednogłośnie 9 radnych za. Dziękuję. Pan przewodniczący Mieczysław Karpiński, Komisja Gospodarki Miejskiej. Komisja poparła ten projekt jednogłośnie pozytywnie. Cieszymy się, że można to pomieszczenie wykorzystać i tym samym spróbować przynajmniej ograniczyć koszty i straty, które ta spółka do tej pory cały czas generuje. Dziękuję. Może to będzie symptom do poprawy działania. Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący. Bardzo proszę, czy do projektu tej uchwały ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Paweł Dalkę, proszę bardzo. Pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, czy zarząd firmy próbował znaleźć najemców i ewentualnie z jakim odzewem się to spotkało, którzy by na zasadzie umowy wyposażyli to pomieszczenie w siłownię za określoną opłatą? Czy takie podejścia były i z jakim odzewem się to spotkało? Bardzo proszę, pan prezes Krzysztof Kijak. Tak, w ubiegłym roku ogłosiliśmy 2 przetargi cywilne. Pierwszy przetarg był na powierzchnię siłowni bez wyposażenia. Cena wywoławcza była 2000 zł. Zainteresowanie było tylko takie, jeśli wyposażymy tą siłownię, to ewentualnie ktoś przystąpi do tego przetargu. Po 1,5 miesiąca ogłosiliśmy 2. przetarg, obniżyliśmy cenę o 50%, także nikt się nie zgłosił do tego przetargu. Dziękuję bardzo.
3 do projektu uchwały. Kto jest z Państwa radnych jeszcze uwagi, zapytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania projektu. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Pan prezes, przepraszam, pan prezes Krzysztof Kijak jeszcze w uzupełnieniu, tak? Ja tylko chciałem Państwa poinformować, że na początku października powinniśmy mieć siłownię wyposażoną. Są to maszyny sprowadzone, część ze Stanów Zjednoczonych, także na pewno nie będziemy musieli się tego wstydzić. Dziękuję za uzupełnienie. Proszę Państwa, tym samym przechodzimy do głosowania. Szanowni Państwo radni, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Rekreacji Wodnej Aquapil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile? Uprzejmie proszę naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciwny? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że projekt uchwały przyjęty został przez Wysoką Radę jednogłośnie. W punkcie 6 dzisiejszych obrad, proszę Państwa, zajmujemy się projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu pilskiego, druk numer 155. Bardzo proszę, kilka słów o projekcie tej uchwały, Panie Prezydencie. Punkty od 6 do 10 włącznie Pani Skarbnik Ewelina Ślugajska przedstawi. W takim razie zapraszam Panią Skarbnik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały jest odpowiedzią na pisma przesyłane przez starostę pilskiego do prezydenta z prośbą o pomoc w zakresie finansowym oczywiście dotyczącym aktualizacji mapy zasadniczej dla gminy Piła. W związku z powyższym po analizie i kalkulacji kosztów związanych z taką aktualizacją projekt został przygotowany na łączną kwotę 13 tysięcy złotych. Ja powiem, że obecnie gmina dysponuje aktualizacją na koniec lutego, w związku z tym bieżąca aktualizacja mapy jest konieczna i zasadna, potrzebna dla urzędu w ramach podstawowej działalności. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie i ponownie poproszę o opinię przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta o projekcie uchwały. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta, pan przewodniczący Lucjan Szutkowski. Członkowie komisji zaopiniowali niniejszy projekt uchwały jednogłośnie i pozytywnie. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych, pan przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki. 9 radnych za, jednogłośnie. Dziękuję. Komisja Gospodarki Miejskiej, pan przewodniczący Mieczysław Karpiński. Po uzyskanych wyjaśnieniach komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję panom przewodniczącym. Bardzo proszę, czy ktoś by chciał zadać pytanie do projektu tej uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Proszę o przygotowanie głosowania w takim razie nad projektem. Wysoka Rado, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu pilskiego? Bardzo proszę naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciwny? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. Stwierdzam, że i ten projekt Wysoka Rada przyjęła jednomyślnie. W punkcie 7 dzisiejszych obrad procedujemy projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 15 przez 158 przez 07 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2007 roku w sprawie podatku od nieruchomości, druk nr 141. Bardzo proszę, w związku ze wskazaniem pana prezydenta, pani skarbnik Ewelina Ślugajska, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, konieczność wprowadzenia tej zmiany wynika z ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia bieżącego roku, której vacatio legis mija 1 lipca. W związku z tym musimy dostosować naszą uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości do zapisów wynikających z tejże ustawy. Ja powiem, jaki zapis się zmienia, jaki jest nowy. Stary zapis tej uchwały brzmiał, że podatek od budynków lub ich części w starym brzmieniu związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Nowy zapis związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Nowy zapis jest bardziej szerszy. Jest interpretacja została już tutaj w tym przypadku dookreślona, w związku z tym jest jasność stawka. Oczywiście nie ulega zmianie. 384, które wynika z poprzedniej ustawy. Dziękuję. Uchwała. Dziękuję bardzo pani skarbnik i poproszę o opinię przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Piły. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta. Pan przewodniczący Lucjan Szutkowski, proszę. Członkowie komisji po uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień zaopiniowali niniejszy projekt uchwały pozytywnie i jednogłośnie. Dziękuję. Pan przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki, czyli Komisja Spraw Społecznych. Projekt uchwały z szerszym i jaśniejszym zapisem, z niezmienioną ceną 3,84 zł, 10 za. Dziękuję uprzejmie. I pan przewodniczący Mieczysław Karpiński, czyli Komisja Gospodarki Miejskiej.
Ten projekt jest projektem porządkującym, dostosowującym do przepisów ogólnych, więc tutaj komisja opiniowała go jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję panom przewodniczącym. Bardzo proszę o pytania do projektu uchwały. Czy ktoś z państwa radnych? Nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy w takim razie do głosowania projektu. Proszę o przygotowanie głosowania. Wysoka Rado, szanowni państwo radni, kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 15/158/07 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2007 roku w sprawie podatku od nieruchomości. Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciwny? Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. I ponownie Rada podjęła uchwałę jednomyślnie. W punkcie 8, Wysoka Rado, zajmujemy się projektem uchwały zmieniającą uchwałę nr 41/501/05 z dnia 29 listopada 2005 roku Rady Miasta Piły w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w Państwa materiałach. Jest to druk nr 142. I ponownie poproszę panią skarbnik Ewelinę Ślugajską o przybliżenie projektu uchwały. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt tej uchwały jest konsekwencją podjętej przed chwilą przez państwa uchwały w sprawie zmiany zapisów. W związku z tym w deklaracjach musi się ten sam zapis pojawić. Dziękuję. Dziękuję, czyli uchwała prostująca. Bardzo proszę o opinię przewodniczących stałych komisji. Komisja Budżetu Rozwoju Miasta, pan przewodniczący Lucjan Szutkowski. Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie i pozytywnie. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych, pan przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki. Jednogłośnie 9 za. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Miejskiej, pan przewodniczący Mieczysław Karpiński. Ta uchwała jest konsekwencją poprzedniej uchwały. Komisja opiniowała ją jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję panom przewodniczącym. Bardzo proszę, czy pytania ze strony państwa radnych do projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Proszę uprzejmie o przygotowanie głosowania. Wysoka Rado, szanowni radni, kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającą uchwałę nr 41/501/05 z dnia 29 listopada 2005 roku Rady Miasta Piły w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Uprzejmie proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciwny? Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. I ponownie mamy komplet głosów, czyli uchwała przyjęta jednogłośnie. Punkt 9 dzisiejszych obrad to projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 10/118/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na rok 2011 w państwa materiałach. To druk nr 153. I ponownie poproszę panią skarbnik Ewelinę Ślugajską o wyjaśnienie projektu. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jest to projekt uchwały porządkujący. Jakby wprowadza dodatkowe zapisy do uchwały z czerwca, którą państwo podejmowaliście, kiedy to wprowadzony był deficyt po raz pierwszy w tym roku w wysokości 1,5 mln zł. Regionalna Izba Obrachunkowa w toku swojego postępowania, dając oczywiście opinię pozytywną o wysokości wprowadzonego deficytu, zwróciła uwagę na wprowadzenie bezpośrednio do zapisu do sentencji uchwały źródła pokrycia tegoż deficytu. W związku z tym, że źródło pokrycia znajdowało się w załączniku do uchwały, ten sam zapis wpisujemy bezpośrednio i brzmi on następująco. Punkt 3. Deficyt budżetu -1,5 mln zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6, czyli nic się nie zmienia właściwie w tamtej podjętej przez państwo uchwale. Natomiast załącznik, który jest podłączony pod projekt tej uchwały, zawierał błąd pisarski i w ramach tej uchwały zmieniającej prostujemy go. Uchwała porządkująca. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Ponownie poproszę o opinię przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Piły o projekcie uchwały. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta, pan przewodniczący Lucjan Szutkowski, proszę. Radni, członkowie Komisji Budżetowej po zapoznaniu się z projektem uchwały i wyjaśnieniami do niego zaopiniowali projekt jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych, pan przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki. Projekt uchwały wraz z załącznikiem nr 4, gdzie wyliczenia są pomniejszone o 6 000 zł, przyjęto jednogłośnie 10 za. Dziękuję panie przewodniczący. I Komisja Gospodarki Miejskiej, pan przewodniczący Mieczysław Karpiński.
Projekt tej uchwały jest realizacją zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej, więc komisja opiniowała go jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję panom przewodniczącym. Bardzo proszę, czy do projektu tej uchwały ktoś z państwa radnych miałby pytania, chciałby zabrać głos? Proszę uprzejmie. Nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Proszę o przygotowanie głosowania. Szanowni państwo radni, Wysoka Rado, kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/118/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 rok. Uprzejmie proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciwny? Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał? Dziękuję. Kończę głosowanie. I tym razem, tak jak poprzednio, pełna zgodność Rady, 19 głosów za, a więc projekt uchwały przyjęty jednogłośnie. Punkt 10 porządku dzisiejszych obrad to projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na rok 2011 i zgodnie z tym, co powiedział pan prezydent, ostatni punkt, który referuje pani skarbnik Ewelina Ślugajska. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, są to typowe zmiany w budżecie bieżącym. Jeżeli chodzi o stronę dochodów, one były dosyć szczegółowo omówione na każdej z komisji. Powiem tylko tyle, że w ramach dochodów wprowadzamy dwie duże pozycje. Jest to ponad 420 tysięcy otrzymane w ramach rezerwy subwencji oświatowej i dzięki temu uwalniamy środki, które były do tej pory rozdysponowane również na oświatę i możemy je przeznaczyć na inne cele do tej pory niemożliwe do realizacji, a także wprowadzamy dużą pozycję związaną z realizacją zadania zajęcia dodatkowe trampoliną do sukcesu na rok bieżący, to jest ponad 558 tysięcy złotych, dzięki czemu również możemy zrealizować dodatkowe zadania. Pozostałe dochody wprowadzone w ramach tej uchwały są kwotami małymi i wynikają z realizacji bieżącej jednostek organizacyjnych gminy. Są to już małe pozycje. Jeżeli chodzi o wydatki, to wprowadzenie tak dużej pozycji dochodów spowodowało możliwość zaproponowania dodatkowych wydatków przede wszystkim w oświacie i dotyczy to przede wszystkim w szkołach podstawowych, zakupu pomocy dydaktycznej do sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 5 w ramach przedszkoli, środków na pokrycie wydatków płacowych dla pracowników uruchamianego z dniem 1 września dodatkowego oddziału, zakupu wyposażenia na placu zabaw w publicznym przedszkolu numer 17, remontu dachów w publicznym przedszkolu numer 16, ponad 135 tysięcy złotych i innych drobnych zakupów materiałów i wyposażenia w ramach między innymi przedszkoli. W gimnazjach tutaj proponujemy wprowadzenie do budżetu wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznej do rehabilitacji i ćwiczeń w sali rehabilitacyjnej zespołu szkół numer 2 dla dzieci tam uczących się i dotyczy to przede wszystkim materacy, ławeczek gimnastycznych, torów przed szkodami właśnie dla tych dzieci konkretnych, więc jest to bardzo ważny wydatek i celowy. Jeżeli chodzi o żłobki, to proponujemy wprowadzenie również dosyć znacznej kwoty, bo ponad 45 tysięcy złotych na zwiększenie wynagrodzeń w związku z dodatkowym zatrudnieniem w naszym żłobku, a także pozycja dosyć duża, 90 tysięcy na remont tarasu oraz schodów zewnętrznych, a także malowanie pralnio-suszarni po zalaniu, która wynika z decyzji sanepidu. Również omawialiśmy to na poszczególnych komisjach, więc to jest temat państwu znany. Jeżeli chodzi o dodatkowe przesunięcia w ramach paragrafów rozdziałów jednostek, które umożliwiają, powodują możliwość prowadzenia normalnej działalności przez jednostki, to tutaj, a nie generują oczywiście dodatkowo środków ani powiększenia deficytu, to jest to przesunięcie zapewniające realizację dotacji dla powiatu pilskiego, czyli 13 tysięcy wynikające z poprzednio podjętej przez państwa uchwały, a także 10 tysięcy na kampanię społeczno-edukacyjną w zakresie opieki nad zwierzętami oraz 10 tysięcy na zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, w tym zakresie nowe zadania, największe z nich związane z budową oświetlenia ulic na osiedlu Koszyce, jednostka K3, ponad 400 tysięcy złotych, zakup urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych Pragma, też dla tych dzieci, tylko że znacznej wielkości, w związku ponad 7,5 tysiąca złotych, a także wyposażenie dwóch kuchni w szkole podstawowej numer 7 oraz w szkole zespole szkół
numer 2. Zwiększenie nakładów w zadaniach Park Miejski, 50 tysięcy na zakończenie ostatniego etapu oświetlenia, a także zakupu zestawu nagłaśniającego wyposażenia dla ZOZ Górne, 12 tysięcy. Proszę Państwa, w związku z tym, że na Komisji Gospodarki Miejskiej padło pytanie związane z rozdysponowaniem środków na dodatkowe zadanie, projekt systemowy, zajęcia dodatkowe, trampoliną do sukcesu, które w uzasadnieniu nie są szczegółowo rozpisane. W związku z tym ja Państwu teraz przytoczę, czego dotyczą i na co będzie projekt realizowany, jakie wydatki będą w ramach tego realizowane. Tak? Jeżeli chodzi o kwotę, którą macie Państwo na stronie trzeciej, w dochodach ponad 558 859 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w naszych szkołach podstawowych. Środki będą przeznaczone w ramach wspomagania procesu indywidualizacji nauczania i wychowania, to jest 382 219 zł, a także na zakup usług pozostałych w ramach tej kwoty i będą one przeznaczone na zakup usług edukacyjnych obejmujących zajęcia dla uczniów z problemami w nauczaniu, trudności w czytaniu, pisaniu, trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zaburzeń umowy, zaburzenia komunikacji społecznej, wady postawy, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych z klas integracyjnych, jak również dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie, przyrodniczo, muzycznie, plastycznie, teatralnie, językowo. To jest taki szczegółowy zapis, tego zabrakło w uzasadnieniu i na Komisji Gospodarki Miejskiej był ten temat poruszony, w związku z tym spieszyłam Państwu z dodatkową informacją. Jeżeli chodzi o mnie, dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik za to szczegółowe wyjaśnienie. Poproszę opinię.